Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, testify the potion, loving this devotion. Można byłoby rzec w pogoni za konkurencją. Zapraszam na recenzję iPhone'a 13 Pro bez Maxa. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Antyfan. W materiale obiecanym, w którym to chciałbym wypowiedzieć już tak chyba ostatecznie, przynajmniej jeżeli mówimy o taką recenzję, która powstaje po ponad tygodniu użytkowania telefonu. Nie chcę za bardzo spinać dupy i wystawiać ją po 2, 3, 4 tygodniach, bo równie dobrze mógłbym przygotować materiał iPhone 13 Pro po roku użytkowania. Nie o to chodzi, materiał po pół roku czy po roku, jak będziecie chcieli, pojawi się. Przyznam, że przygotowywałem sobie na początku scenariusz do tego filmu, ale doszedłem do wniosku, że hej, tym razem nie będę go przygotowywać, nie dlatego, że mi się nie chciało, że nie miałem możliwości, choć z tymi możliwościami bywało różnie, zależało mi na tym, żeby powiedzieć Wam tak wprost, co myślę na temat iPhone'a 13 Pro, co mi się w nim podoba, co mi się w nim nie podoba, bo dla wielu faktycznie będzie to najlepszy możliwy telefon na rynku, choć ja uważam, że jest to najlepszy iPhone na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o najlepszego smartfona dostępnego na rynku, to już będzie zależne od wielu, wielu czynników, które definiują Twój wybór telefonu. Zaczynając od konstrukcji, tak jak już zresztą wspominałem, czy w pierwszych wrażeniach, czy w porównaniu z iPhone'em 12 Pro, to jest trochę grubszy, jest trochę cięższy, ma większe obiektywy, ma mniejszy notch, choć też jest dłuższy. Natomiast bez problemu jesteśmy w stanie pomylić jeden telefon z drugim. Dopiero w momencie, kiedy spróbujemy założyć jeden bądź drugi case na albo jeden, albo na drugi telefon, to faktycznie zauważamy te różnice, jakie są pomiędzy jednym a drugim telefonem. Poza tym są to bardzo, ale to bardzo podobne urządzenia, więc pod względem konstrukcyjnym i wyglądu, jeżeli podobał Ci się 12 Pro, no to spodoba Ci się no, najprawdopodobniej 13 Pro. Natomiast jeżeli nie podobał się 12 Pro, to myślę, że 13 Pro też Ci się nie spodoba. Życz gustów i Waszych preferencji. Pod względem ekranu jest to jeden z tych ważniejszych elementów, na którym chciałbym się zatrzymać. Adaptacyjne odświeżanie na poziomie 120 Hz. Ja wiem, niektórzy mówią, że nie widzą żadnej różnicy pomiędzy 60 a 120 Hz. No, okej, rozumiem, szanuję, natomiast ja tę różnicę widzę. Oczywiście z racji użytkowania, tak jak wspominałem, iPada Pro z ekranem ProMotion adaptacyjnym, ta różnica jest dla mnie mniej odczuwalna, niż gdybym nie miał żadnego ekranu 120 Hz. Natomiast różnica pomiędzy tym telefonem a 12 Pro pod względem częstotliwości odświeżania ekranu jest zauważalna, ale pozytywnie, o dziwo, tak jak Apple zapewniało, tak faktycznie jest, ma to bardzo duży wpływ na baterię. Bateria nie uległa ogromnym zmianom, trochę urosła, natomiast możemy sobie zastanawiać, czy to wynikało przede wszystkim z dodania tego ekranu ProMotion. Oczywiście, że tak. Jestem mega, ale to mega pozytywnie zaskoczony to, co dostałem na przełomie ostatniego półtora tygodnia. Jeżeli używasz bardzo, ale to bardzo intensywnie, ja nie mówię, że Ty sobie siedzisz 2, 3, 4 godziny przy telefonie. Jeżeli siedzisz non-stop przez cały dzień, od godziny 8 do godziny 22, ciężko będzie Ci rozładować ten telefon. Ja zresztą będę Wam pokazywać tutaj na screenach bez problemu od 7 do nawet zbliżało się 9 godzin na ekranie. Oczywiście porównywanie SOT iOS do Androida no trochę nie ma sensu, natomiast mam porównanie do innych telefonów z iOS i w moim przypadku ta bateria działa fantastycznie i tak jak mówiłem w pierwszych wrażeniach, czy bardziej w porównaniu, że ta różnica pomiędzy 60 Hz w 12 Pro a 120 Hz w 13 Pro jest niezauważalna, w sensie one działają tak samo długo, to mam wrażenie, że im dłużej użytkuję ten telefon, tym ta bateria bardziej dopasowuje się do mojego sposobu użytkowania i już niejednokrotnie ten telefon wytrzymał mi nawet półtora dnia. A przy moim sposobie użytkowania, a przy moim gadżeciarstwie i klepaniu cały czas smartfon jest to naprawdę fantastyczny wynik. Bez problemu mogę powiedzieć, że jeszcze w żadnym telefonie z ekranem 120 Hz telefon nie wytrzymywał mi tak długo. I tak, prawdę mówiąc, bateria w modelu 13 Pro to chyba jedno z największych pozytywnych zaskoczeń, przynajmniej moich, jeżeli chodzi o tegoroczny egzemplarz od Apple. Nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem sama wydajność. A15 Bionic, tak jak już zresztą wspominałem, jest to procesor
trochę mocniejszy za sprawą jednego rdzenia graficznego oraz wyższego taktowania dwóch rdzeni i ja trzymam się w dalszym ciągu tego, co powiedziałem w porównaniu. Nie widzę żadnych różnic pomiędzy wydajnościami modelem 12 Pro a 13 Pro. W dalszym ciągu są to te same procesory wykonane w technologii 5 nanometrów i naprawdę, jeżeli wybieracie smartfon poprzez pryzmat wydajności, bez problemu, moim zdaniem, uważam, że model 12 Pro to i tak jest ogień, to i tak jest petarda, która w zupełności Wam wystarczy jeszcze na parę ładnych lat. Co do głośników, ten mój patologiczny duet nie dostrzega jakichś ogromnych różnic. Ja wiem, już wyczytałem w sieci na temat tego, że te głośniki są lepsze, są przyjemniejsze, nie neguję tego, natomiast recenzja, przynajmniej tak mi się wydaje, jest subiektywna i jakichś różnic drastycznych nie odczuwam pomiędzy 12 Pro a 13 Pro, więc w temacie głośników, jeżeli w ogóle ktoś słucha muzyki na głośnikach, no chyba, że od czasu do czasu ogląda sobie film bez słuchawek, no to ja bym w tym elemencie nie patrzył i absolutnie nie zastanawiał się nad wymianą telefonu w związku z głośnikami. Absolutnie. Nawet jeżeli czujesz różnicę, to nie jest warte dopłacania jakichkolwiek pieniędzy. Podobnie jest z tematem Face ID. To działa niemalże identycznie jak zeszłoroczny model i tutaj też żadnych, ale to żadnych różnic nie widzę, więc jeżeli chodzi o przestrzenny skaner twarzy, działa to błyskawicznie i szkoda, w dalszym ciągu trochę ubolewam, że nie mamy tego skanera odcisków palców, żebyśmy mieli jakąś alternatywę do odblokowywania urządzenia. Ja wiem, jest kod PIN, no ale w XXI wieku kod PIN to kod PIN. Pamięci w dalszym ciągu te same, 128, 256, 512 i 1 tera. 256 GB dla mnie jest to optymalny rozmiar, nawet uwzględniając fakt, że mam jeszcze tę chmurę rodzinną, o której wspominałem Wam, 200 GB. Myślę, że to jest wystarczająca pamięć dla większości użytkowników, choć jeżeli Apple już oficjalnie wprowadzi ProResa i te filmy będą zajmować dużo w 4K, no to wówczas myślę, że 512 bądź 1 terabyte może się okazać dla kogoś niezłym wyborem, no pod warunkiem, że a, jego portfel nie boi się biedy i b, że nie korzysta z chmury w iCloud. Czy dużą różnicę widzę w przypadku tych trzech ogromnych obiektywów, które znalazły się na pleckach urządzenia? Powiem Wam tak, w makro jak najbardziej, bo w ogóle jest. W ultra szerokim kącie tak, z racji tego, że jest jaśniejszy, te zdjęcia wychodzą odczuwalnie lepsze, nawet w tych gorszych warunkach oświetleniowych, ograniczając tym samym wszelkiego rodzaju szumy. Tryb filmowy, mam wrażenie, że jest to dobry krok, to software'owe narzucanie efektu głębi działa spoko, natomiast nie idealnie i myślę, że jeszcze spokojnie miną dwie generacje iPhone'a, aby Apple dopracowało ten element. Ja już zresztą o tym mówiłem na Futura Podcast, nie uważam, że jest fair prezentowanie trybu kinowego na tym, co robi Apple w swoich materiałach promocyjnych. Tam ogromną robotę robi oświetlenie, makijaż, scenografia, same kostiumy, więc myślę, że nikt normalny nie będzie profesjonalnie, bez wiadomo wsparcia jakiegoś aparatu bądź kamery, korzystać z tego telefonu. Natomiast dla amatorów, którzy lubią sobie ponagrywać wideo, i nie mają na przykład pod ręką swojego aparatu bądź kamery, myślę, że będzie to ciekawe rozwiązanie. Co do ładowarek w zestawie, Apple, jak dobrze wiemy, spopularyzowało trend niedodawania ładowarek w zestawie. Chcąc czy nie chcąc, musimy się do tego przyzwyczaić, już inni producenci robią to samo. Dla mnie to nie jest wielki problem, ja od naprawdę długo, bo to już chyba ze 2 lata będzie, korzystam z wieloportowej ładowarki OnGreenCell, która mi w zupełności wystarcza i zawsze, kiedy jadę gdzieś w podróż, podłączam pod to jeden kabel pod iPhone'a, Apple Watcha, pod iPada jeden USB-C i drugie USB-C pod Nintendo Switcha. I w moim przypadku jest to najlepsze możliwe rozwiązanie, nie płaczę z powodu, że nie ma ładowarki. Mogę co najwyżej płakać, że cena nie zostaje obniżona, no ale no cóż, no łap, obniżona cena, no nie. Ja przyznaję się, z Apple'owych ładowarek prawie totalnie nie korzystam. Jedną ładowarką, z której korzystam, jest to MagSafe na biurku, natomiast w sypialni na górze korzystam z ładowarki Greencell. Rzecz jasna, w telefonie mamy trochę szybsze 23-watowe ładowanie po kablu od 0 do 50% w 30 minut oraz MagSafe 15-watowe. Podsumowując, moi drodzy, moją styczność z iPhone'em 13 Pro. Czy jestem z tego telefonu zadowolony? Tak, choć myślę, że w dalszym ciągu uważam, że nie jest to telefon godny nazwania go pełnoprawnym następcą, jeżeli chodzi o nomenklaturę cyferkową, czyli 13 Pro. Dla mnie to jest iPhone 12 S Pro. Są ulepszenia, są poprawki względem 12 Pro. Telefon, mówiąc w takim teleekspresowym skrócie, dogonił konkurencję. Absolutnie jej w żadnym elemencie nie przegonił. Okej.
przypadku ekranu 120 Hz i baterii mam wrażenie, że konkurencję przegonił, ale w każdym innym elemencie co najwyżej ją dogonił. Czy jest to smartfon, który warto jest kupować, jeżeli posiadasz model 12 bądź 12 Pro? Nie wydaje mi się. Czy jeżeli posiadasz model 11 Pro? Nie wydaje mi się również. Jeżeli masz 11 w dół, możesz jak najbardziej zakup rozważyć, choć oczywiście ja nikogo do niczego nie zmuszam. Poza tym bardzo dobry ekran, moim zdaniem jeden z najlepszych ekranów OLED-owych 120 Hz, jaki w ogóle pojawił się w smartfonach. Niezłe w miarę możliwości kompaktowe rozmiary w czasach, kiedy smartfony posiadają ekrany o przekonanej 7 cali, to takie 6,1 jest w miarę optymalne. Bardzo, jeszcze raz to powiem, bardzo, ale to bardzo dobry czas pracy na baterii. Świetne aparaty fotograficzne, świetne wideo, bezapelacyjnie jest to najlepszy smartfon do nagrywania filmów. Tryb filmowy, takie na ten moment moim zdaniem 7/10. Topowa wydajność, choć w żadnym stopniu nie deklasująca, chociażby zeszłoroczny model 12 Pro. I cóż, cena jak na flagowiec. Przyzwyczailiśmy się, że łapla 5000 zł za flagowy smartfon w ostatnich latach to jest raczej standard, ale taki powoli standard robi się też u konkurencji. I nie mam tutaj już na myśli Samsunga, nie mam tutaj na myśli Huawei'a bez Google'a, ale mam chociażby na myśli nawet takiego Xiaomi Mi 11 Ultra, który również też ponad te 5000 zł w dniu premiery kosztował. Tak czy srak, najlepszy iPhone, który kiedykolwiek powstał, jednak czy najlepszy smartfon? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami. No nic moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem oraz pozostawienie subskrypcji na kanale. Teraz malutkie lokowanie produktów. Greencell, partner mojego kanału, dzięki któremu mogę rozwijać ten kanał, poprosił mnie, aby zakomunikować Wam, że na ten moment trwa promocja, w ramach której macie możliwość, jeżeli ktoś na przykład używa laptopy, macie możliwość kupienia z 15% rabatem baterii do swoich laptopów, więc jeżeli ktoś zastanawia się nad wymianą, bateria w dotychczasowym laptopie kilkuletnim zaczyna powoli, mówiąc w wielkim cudzysłowie, ssać, to wówczas gorąco zachęcam do szczegółów w opisie, które pozostawiam Wam pod tym filmem. Dla Was to temat informacyjny, a dla mnie w dalszym ciągu możliwość rozwijania tego kanału, nie wpływając tym samym na merytorykę oraz treść filmów. Dziękuję serdecznie moi drodzy, miłego, spokojnego dnia życzę, pozdrawiam, see ya!